Witam Was kochani w mojej kuchni. Dzisiaj mam dla Was przepis na kajzerki, na wczorajsze kajzerki, jak je przygotować, jak je fajnie ulepszyć, żeby były smakowite. Troszkę nieco inaczej, bardzo pysznie, bardzo szybko i już Wam pokazuję, co do tego potrzebujemy. I kochani, tu mam kajzerki, 6 kajzerek, potem będę potrzebować żółty syr, plasterki salami, albo możecie się wziąć szynka jak macie. Tyle plasterków, ile jest nacięć. Potem troszeczkę oleju, 2 jajka, szlug mleka, tak gdzieś 2 łyżki oleju i mleka, po 2 łyżki. Czosnek malutki, pieprz, sól, papryka czerwono i troszeczkę szczypiorku. Tu teraz ten szczypiorek się pokroja na drobniutko. Dzisiaj bez muzyki, bo nie ma muzyki. No. I teraz pokroimy, damy to do jajka. To jajko się przyprawimy. Damy na razie tego mleka i oleju, tak gdzieś około 2 łyżki. Potem przeciśnimy ten czosnek. Ja tu miałam taki większy ząbek czosnku. To było akurat fajnie. Może jak lubicie rychty takie, wiecie, takie bułeczki z dużą ilością czosnku, to możecie wziąć nawet 2. 2 ząbki czosnku, nie 2. Ok, szczypta soli, szczypta pieprzu, takie większe szczypty. Potem papryki, tak gdzieś około ćwierć łyżeczki. Wszystko to fajnie wymieszać. I teraz te kajzerki się nadetniemy. Te kajzerki są ze wczoraj, z poprzedniego dnia. Nadetniemy te nacięcia. Nie całkiem, tyle, żebyście tam mogli otworzyć, no, żeby się zmieściły kawałki syra i salami. I teraz te nacięcia, środek tej bułki nasączymy tym jajkiem i no, tą mieszanką jajeczną. Tak wiecie, w każde nacięcie trzeba wsadzić ten pędzelek i nasączyć. To będzie wtedy takie fajnie, richtig fajnie chrupiące. To znaczy nie chrupiące, na środku będzie mięciutkie, bardzo, bardzo mięciutkie, a na zewnątrz będzie fajnie, richtig chrupiące. I teraz tutaj do każdego nacięcia my wsadzimy syr i salami. Ja tutaj ten syr jeszcze troszkę połamam. Musicie tak dopasować do waszych bułek, albo jak tam macie gruby syr, jakie grube plastry, albo kiełbasa. Ja tu wziąłam do tej bułki, na razie użyłam takie całe te plasterki salami, a potem do tych innych bułek już przekroiłam na pół, bo jedna troszeczkę mi to za dużo. Wiecie, jak się tak naciśnie do tej bułki, tej lat tłustego, to potem to je kalorycznie strasznie. Niby jedna bułka, ale bomba kaloryczna. Ok, tak to wyglądało. Jak już to wszystko będzie zrobione, tu zrobiłam 2 bez salami. Reszta tej mieszanki jajecznej, reszta jajki posmarujemy bułki do góry, na wierzchu i to pójdzie do piekarnika na 180 stopni góra-dół, tak gdzieś około na 10-12 minut. Termoobieg 160 stopni. Musicie patrzeć, żeby się ten syr stopił, te bułki się za bardzo nie zarumieniły, żeby właśnie nie spoluje, musicie uważać. Każdy piekarnik piece inaczej, nowsze piekarniki pieką mocniej, także musicie uważać. 10-12 minut. Tak wyglądają po upieczeniu i powiedzcie, czy to fajnie nie wygląda. Bardzo. Ach, mnie za ślinka leci. Ok, zaraz tu pana jeść z wami. Tu na razie na talerzach. I tu pana zaraz z wami skubać. To się tak fajnie skubie. Bardzo pyszne to było. Pyszniutkie. Polecam bo to serdecznie, z całego serca. Smacznego. Bardzo pyszne to było. Moim dzieciom bardzo smakowało. Zamiast tego salami, jak już gotach, możecie wziąć szynka. Albo jakoś jako kiełbasa, jak kto lubi, albo nawet bez kiełbasy, jak ktoś nie lubi kiełbasy, no. Albo nie, mięsa. Możecie to fajnie na imprezę zrobić. I każdy się tak bardziej skubo, wiecie, bo to się tak nie je, wiecie, jak bułka normalną, że się całą do ranki bierę i je, no to się tak fajnie skubie i te takie bardzo, bardzo
pyszne. No. Dobra, kochani, to by było na tyle. Myślę, że Wam się podobało, że to wypróbujecie. Już dziękuję za wszystkie komentarze, za komplementy i do następnego razu. Cześć!